Cześć, witam Was bardzo ciepło w kolejnym filmiku z cyklu Ikony dojrzałego stylu. Idealną bohaterką będzie się Carla Bruni, a właściwie powinnam powiedzieć Carla Bruni Sarkozy, ponieważ jest ona żoną byłego prezydenta Francji, Nicolasa Sarkozy'ego. Urodziła się w 1967 roku i zanim została żoną prezydenta Francji, to była znana jako modelka, jako piosenkarka i jako piękna kobieta, zresztą także teraz w wieku dojrzałym jest piękna i jest bardzo zgrabna, chociaż pojawiły się takie głosy, że ostatnio zwłaszcza jej uroda to jest troszeczkę tutaj zasługa zabiegów medycznych różnego rodzaju. Niewątpliwie jednak wygląda fantastycznie i jej styl myślę, że zasłużył na to, żebyśmy ją dzisiaj w tej serii Ikon dojrzałego stylu zaprezentowali, poznali, tym bardziej, że jej postać była zaproponowana pod filmikiem przez jedną z Was. Także bardzo chętnie taki styl sobie zanalizuję. Wydaje mi się, że jej styl można najbardziej nazwać stylem eleganckim i bardzo powściągliwym. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest styl minimalistyczny do końca, ale na pewno taki nieprzesadzony, powściągliwy i taki, wiecie, akurat taki w punkt. Czytałam w opracowaniach, w analizie jej stylu, że to jest typowy styl francuski. Natomiast wydaje mi się, że widać tutaj też naleciałości stylu włoskiego. Nie ma się zresztą czemu dziwić, ponieważ Carla Bruni jest Włoszką. Urodziła się w Turynie i fantastycznie, moim zdaniem, łączy elementy właśnie takich dwóch stylów. Jeżeli chciałybyście się dowiedzieć więcej o stylu francuskim, o stylu włoskim albo jeszcze o innych stylach, to zapraszam Was pod moim filmikiem. Na tej głównej stronie są playlisty i tam właśnie są filmiki, w których omawiam różnego rodzaju style modowe. Ale wracając do Carly Bruni, kiedy analizowałam sobie jej styl, to zauważyłam, że dominuje u niej w jej ubraniach kolor czarny. I to jest jeszcze kolejny dowód na to, że czerń odpowiednio zgrana, odpowiednio skomponowana wcale nie musi nas postarzać. Czerń jest kolorem, który odpowiednio dobrany może wręcz uwypuklać różne cechy kobiet dojrzałych, pod warunkiem wszakże, że taki kolor pasuje także do naszego typu kolorystycznego, no i przede wszystkim, że świetnie się w nim czujemy. Także czerń, czasami troszeczkę innych kolorów także dołączonych do tego, ale również z takiej bardzo podstawowej gamy kolorystycznej, a więc beże, szarości, ona w swoich ubraniach ma. Zauważyłam, że taką cechą jej stylu, której chyba nie miały moje poprzednie bohaterki, oprócz Inès Lefrançois, no też francuska, to było to, że nawet do bardzo eleganckich ubrań, do bardzo formalnych ubrań, nosi ona buty na niskim obcasie, wręcz nawet bardzo często buty na płaskim obcasie, na przykład balerinki. Jeżeli nosi szpilki, to są to też takie maleńkie, bardzo niskie szpileczki. Właściwie bardzo niewiele było jej zdjęć w butach na wysokim obcasie. No być może to jest też kwestia tego, że jest ona wyższa od swojego męża, ale nawet wtedy, kiedy była ona sfotografowana przez paparazzi bez obecności męża, również zauważyłam, że te buty na płaskim obcasie ona miała założone i to w takich stylizacjach bardziej codziennych, ale też w stylizacjach formalnych. I wiecie, myślę, że tak my czasami mamy tak zakodowane, że jeżeli coś jest, jakaś uroczystość jest faktycznie taką uroczystością, to powinniśmy tutaj założyć buty na wysokim obcasie, najlepiej szpilki. I nie zawsze to dobrze wychodzi, bo jeżeli czujemy się w szpilkach świetnie, potrafimy w nich chodzić i nie czujemy bólu stóp, no to bardzo dobrze. Ale jeżeli katujemy się noszeniem takich butów, dlatego, żeby wyglądać dobrze i wyglądać elegancko, to myślę, że nie zawsze tak wyglądamy, dlatego, że widać po nas, że po prostu mamy niewygodne buty. Czasami to widać też po naszym chodzie na przykład.
Także myślę, że możemy tutaj z Carly wziąć przykład. I właśnie w różnych takich sytuacjach, kiedy chcemy wyglądać szczególnie elegancko, zakładać obuwie na płaskim obcasie, dopasowane do naszych możliwości i do naszych potrzeb, a na pewno będziemy też bardzo elegancko wyglądać. Taką cechą, którą też u niej zauważyłam, która łączy się z tym, co powiedziałam właśnie, że odnosi się ona do stylu francuskiego, czyli ten styl francuski w jej ubraniach jest widoczny, to jest taka właśnie pewna nonszalanskość, taki pewien luz w zakładaniu różnych rzeczy, co też mogą odzwierciedlać te buty na płaskim obcasie. Ale zobaczcie, o co mi chodzi. Tutaj widzimy na zdjęciu Carly Bruni, a obok niej stoi księżniczka Wiktoria, księżniczka szwedzka. I obie kobiety ubrane są elegancko. Obie kobiety ubrane są na pewną uroczystość, bardziej formalnie, natomiast obie są w całkiem różnym stylu. Nie możemy powiedzieć, moim zdaniem, który styl jest lepszy, czy bardziej elegancki, czy bardziej właśnie taki uroczysty, bo obie, moim zdaniem, wyglądają naprawdę świetnie, natomiast każda z nich ma troszeczkę inny styl. Analizując styl Carly Bruni, zauważyłam także, że ma ona często określony rodzaj torebek. I to są takie torebki na krótkiej rączce, bardziej sztywne, takie troszeczkę jakby kuferkowe. W każdym razie na pewno mają sztywne ścianki. Rzadko kiedy widziałam u niej inne torebki. No oczywiście, jeżeli gdzieś tam ją paparazzi przyłapali na takim bardzo luźnym wyjściu, to torby takie duże na ramię też można było nie zobaczyć, ale w większości stylizacji wybiera ona właśnie takie sztywne torebki na krótkiej rączce i myślę, że to jest też świetny sposób na nadanie elegancji i troszeczkę na takie właśnie sformalizowanie kreacji tych outfitów, które właśnie ona nam pokazuje. Bardzo podobają mi się te stroje, które emanują prostotą. Muszę powiedzieć, że chyba ulubionym tutaj outfitem Carly Bruni jest właśnie ten outfit. Ona wygląda tak naprawdę bardzo, powiedzielibyśmy, skromnie i elegancko. I myślę, że to jest coś, co możemy sobie wziąć do serca, że jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy były ubrane elegancko, tak wiecie, w punkt, to najbezpieczniej jest założyć na siebie rzeczy proste, dobrej jakości i dobrać to do swojej figury, do swojej karnacji. No nie sposób tutaj też nie zauważyć, że przez wszystkie lata prezentuje ona fryzurę z długimi włosami. Nosi ona długie włosy po prostu. Bardzo ta fryzura do niej pasuje. Jest ona dobrze ostrzyżona, jest ona dobrze wymodelowana, znaczy te włosy są dobrze wymodelowane, obcięte i taka fryzura dobrana do danej osoby, do jej sylwetki, do jej sposobu bycia, do jej temperamentu, może także odmładzać. Co nie znaczy oczywiście, że wszystkie musimy od razu zapuszczać długie włosy. Natomiast do niej na pewno ten styl bardzo pasuje, jakoś tak bardzo dla mnie miksuje się on z jej figurą i sprawia wrażenie, że to jest młoda dziewczyna, chociaż nie próbuje się ona na siłę odmładzać ubraniami, tak? To też myślę, że jest ważne, że nie tylko ubrania, które wyjmujemy gdzieś tam z młodzieżowej szafy, mogą nas odmłodzić, że może nas odmłodzić także to, co na sobie nosimy, choćby właśnie te włosy takie w takim delikatnym nieładzie, czy na przykład bardzo stonowany makijaż. No myślę też, że ona jako modelka, czy była modelka, potrafi wydobywać z siebie ten naturalny urok właśnie za pomocą makijażu. Myślę, że wiele rzeczy, które mogłabym powiedzieć teraz o Carly Bruni, gdzieś tam zostały już przeze mnie powiedziane, bo tak jak już mówiłam ostatnio, że wszystkie te kobiety właściwie mają bardzo wiele cech wspólnych, czyli ubrania dobrane do siebie, do swojej sylwetki, do swojego stylu życia. Rzadko kiedy to są kobiety, które mają nadmiar czegoś i myślę też, że tak jak te
moje bohaterki, tak jak właśnie Carla Bruni, sprawiają wrażenie, że po prostu założyły pierwszą rzecz, którą miały w swojej szafie i gdzieś tam wybiegły tutaj lekkim, szybkim krokiem, młodzieńczym krokiem na zewnątrz, co prawdopodobnie nie do końca jest prawdą, bo prawdopodobnie sama stylizacja, sam dobór ubrań, sam przede wszystkim zakup ubrań wymaga od nich tutaj takiego starania. Ale to też myślę, że jest tak, że jeżeli my rzeczywiście mamy mało czasu i nie spędzamy wielu godzin przed lustrem, a najczęściej rano po prostu zakładamy to, co mamy w szafie i wybiegamy przed siebie, to myślę, że Carla Bruni i dziewczyny, kobiety, które są bohaterkami tego cyklu, także mogą nas wiele rzeczy nauczyć. Przede wszystkim tego, żeby gromadzić sobie w swojej szafie to, co rzeczywiście jest dla nas dobre, co lubimy, co wykorzystamy na bardzo wiele różnych okazji, co będzie piękne, ale także użyteczne i wygodne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.